Geopolityczny Dziennik Analityczny Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Nie milkną echa wypowiedzi prezydenta Chorwacji Zorana Milan Milanowicza, który w telewizyjnym wywiadzie dla chorwackiej edycji telewizji RTL oświadczył, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Sojuszu Północnoatlantyckim. Co więcej, Ukraińskie, ukraińską rewolucję, nazywaną czasami rewolucją godności z 2013-2014 roku, nazwał zamachem stanu. I co bardzo istotne, zapowiedział też, że wojsko chorwackie nie wesprze ochrony wschodniej flanki NATO. No, tutaj doszło do burzy wprost w Chorwacji. Rząd Chorwacji zaprezentował zupełnie inne stanowisko w tej sprawie. Premier zresztą tego, tego państwa odciął się od słów Zorana Milanowicza. Niemniej jednak warto tutaj podkreślić, że to Zoran Milanowicz, że to prezydent Chorwacji jest zwierzchnikiem chorwackich sił zbrojnych. I ta zapowiedź prezydenta Milanowicza o tym, że wycofa, Chorwacki kontyngent, który służy w ramach NATO w sytuacji, gdyby doszło do konfliktu Ukrainy z Rosją, no należy brać całkowicie, moim zdaniem, poważnie. Prezydent Milanowicz powiedział, że z konfliktem ukraińsko-rosyjskim Chorwacja nie ma nic wspólnego i nie będzie mieć, że nie tylko nie, Chorwacja nie wyśle wojsk, ale do czasu no, eskalacji tego, tego napięcia między Ukrainą a a Ukrainą a Rosją, wycofa się, jak to określił, do ostatniego chorwackiego żołnierza. Zdaniem chorwackiego prezydenta, napięcia w Europie Środkowej nie mają związku ani z Ukrainą, ani z polityką ukraińską, ani z polityką rosyjską, ale, jak to też określi bardzo interesująco, z dynamiką polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Tutaj wspomniał, o, tak z, o, jak to określił, o niekonsekwencji administracji prezydenta Joe Bidena i zachowaniach niebezpiecznych w obszarze bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego. To dosyć lakoniczne stwierdzenie. No, można odnieść chociażby do kwestii polityki względem Rosji, ale także różnych kwestii, kwestii wewnętrznych amerykańskich. To samo określenie, że dla Ukrainy nie ma miejsca w NATO ym, i ten protest na Majdanie, tak zwany Euromajdan, naz który nazwał zamachem stanu, no jasno wskazuje, że na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego Ukraina wcale nie będzie miała tak łatwo, jeśli chodzi nawet o przyjęcie map, czyli membership action plan, takiej mapy drogowej, yy, pi takiej pierwszej ścieżki, takiego przedpokoju, można powiedzieć, do, yy, do NATO. Yy, myślę, że to jest bardzo istotna deklaracja, zwłaszcza. Przed szczytem madryckim Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w tym roku, biorąc pod uwagę to, że Gruzja i Ukraina starają się o właśnie przyjęcie do, do NATO, a przynajmniej o wejście do tego przedsionka, jakim byłoby przy, by przyjęcie map, no to rzeczywiście weto ze strony Chorwacji byłoby, byłoby bardzo destrukcyjne i te określenia pod adresem Ukrainy prezydenta Milanowicza o, o, o tym, że Ukraina jest jednym z najbardziej skorumpowanych krajów świata, czy też że Chorwacja musi uciekać od tego pożaru na Ukrainie i nie ma zamiaru być strażakiem, że tak to już kwieciście określił prezydent Chorwacji, no jasno wskazują, że w Europie, zaczyna, czy też w Sojuszu Północnoatlantyckim no zaczynają się, zaczyna się Zaczyna się pewnego rodzaju gradacja, jeśli chodzi o stopień zaangażowania właśnie w, w, w tym konflikcie, i widać, że Niemcy nie były nie były ostatnim państwem, które można byłoby, czy też o które Kijów mógłby oskarżać o niechęć doniesienia pomocy właśnie. Ukrainie. No myślę, że tutaj te słowa prezydenta Milanowicza, który jest prezydentem od lutego 2020 roku, niewątpliwie dają bardzo wiele do myślenia, jeśli chodzi o kwestie spoistości kolektywnego Zachodu, z kwestii spoistości samego, samego NATO. Oczywiście trzeba podkreślić to, że prezydent Andrzej Plekowicz. Lider, zresztą partii centru, centroprawicowej, chorwackiej wspólnoty demokratycznej, odciął się od tych słów. Zresztą między oboma panami istnieje już od dłuższego czasu napięcie. Jeden drugiego tak naprawdę oskarża o. Niekompetencje, zresztą prezydent Chorwacji oskarża premiera o bycie, tutaj cytuję, szarlatanem polityki zagranicznej, natomiast premier absolutnie nie pozostaje mu dłużny, nazywa go, czy słowa, właśnie prezydenta Chorwacji nazywa słowami rosyjskiego urzędnika państwowego. Faktem jest, że prowadzenie polityki zagranicznej zgodnie z prawem chorwackim zgodnie z konstytucją. Chorwacką spoczywa na, na rządzie, no ale tak jak podkreśliłem, to prezydent jest cywilnym zwierzchnikiem sił zbrojnych i to absolutnie nie pozostaje bez wpływu na politykę Chorwacji, na postrzeganie Chorwacji na arenie międzynarodowej. Te spory między ośrodkiem prezydenckim a ośrodkiem skupionym wokół premiera. Kijów. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy no, zareagowało bardzo gwałtownie na tę wypowiedź chorwackiego prezydenta. Chorwacka ambasador na Ukrainie, pani Anica Dziamić, została wezwana do ukraińskiego MSZ-u. No, Oczywiście przekazano pani ambasador informację, że wypowiedź prezydenta Milanowicza jest całkowicie niedopuszczalna, obraźliwa, a także głęboko rozczarowująca, jak tam, jak tam to ujęto. Oczywiście tego typu wypowiedzi zdarzają się w Europie, natomiast moim zdaniem jednym z najważniejszych czynników, które generują tego typu wypowiedzi i tego typu postawy polityków europejskich jest bardzo ale to bardzo zdystansowana polityka Niemiec wobec tego co się dzieje w relacjach między Ukrainą a Rosją. To nie pozostaje absolutnie bez znaczenia i ta polityka takiego bardzo dużego dystansu zapoczątkowane, zapoczątkowana przez kanclerz Angele Merkel jest kontynuowana obecnie przez rząd Olafa Scholza. Niechęć do pomocy militarnej to jest jedna kwestia, natomiast druga kwestia to chociażby brak jakichkolwiek alternatyw dla Ukrainy, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. Angela Merkel podczas swojej wizyty w Lip w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych nie przedstawiła żadnych konkretów, jeśli chodzi o, o kwestie wsparcia Ukrainy po 2024 roku, czyli po wygaśnięciu kontraktu na dostawy na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Warto także odnotować, że podczas inauguracji platformy krymskiej, czyli takiego formatu dyplomatycznego, który miałby pomóc Ukrainie w przywróceniu. Swojej władzy nad, nad Półwyspem Krymskim nie wzięła udziału ani kanclerz Angela Merkel, ani ówczesny minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Niemcy ewidentnie konsekwentnie budują swoje strategiczne partnerstwo z Federacją Rosyjską, co nie pozostaje oczywiście bez. Bez skutków, bez wpływu na, na inne państwa. Ja, patrząc na te wypowiedzi, obserwując te, zresztą, decyzje także rządu niemieckiego, jestem bardzo sceptyczny wobec tego, czy w tym roku dojdzie do przyjęcia jakichkolwiek konkretnych. Decyzji, do, do naszkicowania jakiejkolwiek konkretnej mapy drogowej, jeśli chodzi o przyjęcie Ukrainy do NATO. Jestem wobec tego sceptyczny. Uważam, że spora część państw członkowskich NATO nie będzie chciała ryzykować bezpośredniego konfliktu z Moskwą i nie dojdzie do przyjęcia, właśnie do wytyczenia takiej konkretnej mapy drogowej, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do NATO. Dziękuję Państwu za uwagę.